Wieżyca Pelplin wygrała 4-2 z Aniołami Garczegorze, dzięki czemu umocniła się na pozycji lidera pomorskiej czwartej ligi. Centrum Pelplin pauzowało, ale także wzbogaciło się o 3 punkty przyznane za walkover. Spotkanie rozgrywano w trudnych warunkach, przy przenikliwym zimnie i na grząskim boisku. Miało to wpływ na jakość poczynań zawodników. W pierwszej połowie najwięcej działo się w początkowym kwadransie. W 9. minucie strzałem z woleja prowadzenie grającej w czarnych strojach Wieżycy dał tczewianin Kamil Czapski. Ciekawsza była druga odsłona meczu. Pelplinianie zaczęli od podwyższenia prowadzenia. Po strzale Damiana Kugla było 2-0. Ambitni garczegorzanie zdobyli w zamieszaniu podbramkowym kontaktowego gola. 3 minuty później swojego drugiego gola, tym razem strzałem głową, zdobył Czapski. Po błędzie pelplińskiego bramkarza Anioły znów złapały kontakt, strzelając drugą bramkę. Wszelkie wątpliwości w 77 minucie rozwiał Daniel Sławiński, ustalając wynik meczu na 4-2 dla Wieżycy. Centrum Pelplin pauzowało, bowiem w 19 kolejce miało grać z Rodłem Kwidzyn, które wycofało się z rozgrywek. Zainkasowało zatem 3 punkty za walkowera. W sobotę zespół Szymona Hartmana rozegrał sparing z A-klasowym Beniaminkiem Starogard Gdański. Centrum wygrało ten kontrolny mecz 5-0. W tabeli czwartej ligi Wieżyca zajmuje 1. miejsce i ma 10 punktów przewagi nad 4 drużynami, w gronie których jest także Centrum.